Lekarze z polskich placówek medycznych przekazali niepokojące informacje. Chodzi o spodziewany koniec epidemii. Nie jest tak, jak wszyscy sądzą, sytuacja związana z pandemią koronawirusa w naszym kraju wciąż nie została opanowana. Pracownicy szpitali nie mają wątpliwości, to nie koniec zmartwień. Lekarze przekazali niepokojące informacje ze szpitali podczas, gdy polski rząd ogłasza kolejne etapy odmrażania gospodarki, tłumacząc swoje decyzje opanowaniem fali zakażeń. Polscy lekarze ostrzegają, że koniec epidemii w naszym kraju wcale nie jest blisko. Po chwilowym złagodzeniu sytuacji, szpitale znów mają ręce pełne roboty. Niedawno jeden z kolegów opowiadał anonimowo dziennikarzowi, że szpital pusty, a my nie mamy co robić. Już nieaktualne, mamy obłożenie około 80%. Jak się warszawski łańcuszek rozwinie dalej, znowu zabraknie miejsc, wyznał w rozmowie z polityką jeden z lekarzy pracujących w warszawskim szpitalu MSW przy ulicy Wołoskiej, który od początku pandemii zajmuje się pacjentami z koronawirusem. Lekarze z polskich szpitali ostrzegają, koniec epidemii jest daleki. Do szpitala na Wołoskiej trafili pacjenci z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, który jeszcze w kwietniu był największym ogniskiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Dziś znów placówka zmaga się z kolejnymi zakażeniami, czasowo wyłączono z funkcjonowania oddziały neurologii i neurochirurgii, gdzie potwierdzono 24 przypadki zakażenia koronawirusem. Ci pacjenci również trafili do warszawskiego szpitala, a placówka podjęła kolejną próbę powrotu do normalnego trybu pracy. A my po kolejnej serii wymazów możemy dezynfekować oddziały i zacząć znów normalnie funkcjonować. Nie tak jak wtedy, kiedy przez kilka tygodni mieliśmy najwięcej w kraju pacjentów z COVID-em i leczyliśmy ich sami bez żadnego wsparcia finansowego i materialnego, przekazał Łukasz Skrzyczyński, wiceprezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Do normalnego trybu pracy nie może powrócić również szpital na Banacha. Placówka zmaga się z poważnymi brakami w personelu, kilkaset osób przebywa na zwolnieniach oraz kwarantannach, ponieważ w olbrzymim szpitalu co chwilę pojawia się kolejny przypadek zakażenia. Koniec epidemii? To nawet nie jest początek końca. Z informacji podawanych przez Ministerstwo Zdrowia widać wyraźnie, że nie ma spadku zakażeń. Moim zdaniem szczyt zachorowań może być jeszcze przed nami, powiedział Maciej Zabelski, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego i zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Źródło: Polityka, następny artykuł.